Ale branie było petarda. Powtórzył. No i to będzie fajna ryba. To będzie fajna ryba. Powtórzył. Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, dzisiaj silny wiatr, ale przede wszystkim spadek ciśnienia. Pogoda taka w kratkę. Trochę chmurek, trochę słońca. Dlatego nie mogłem sobie odmówić, żeby dzisiaj właśnie spróbować pierwszy raz jesiennego brzegowego spinningu. Jeden kij w rękę, jedno pudełko przynęt i postanowiłem przyjechać na taki mały rekonesans. Teraz właśnie słoneczko wychodzi. Całkiem przyjemnie się robi, no ale tam dalej z powrotem chmury, rano padało, także taki pogodowy miszmasz, no idealny pod spinning. Biała ryba, no jeszcze na pewno będzie, jeszcze będzie łowienie na koszyk, jakieś leszcze 100%, kto wie, może i jakiś karaś, może i jakiś lin jeszcze, bo i w październiku często się odzywają, no ale raczej nie w taką pogodę, dlatego tak jak mówiłem, jeden spinning dosyć mocny w rękę, do 45 gramów, co od razu zdradza, za czym będę próbował, no oczywiście za zielonym. Mam tam jakieś woblery, gumy, różne przynęty, zaraz wam pudełko pokażę. Jeziorko ciekawe, jest trochę pomostów, jest trochę miejsc z brzegu do łowienia, dlatego słuchajcie, nie będę przedłużał, idę, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. No słuchajcie, nietypowo jak dla mnie, a na pomostku, jak ja na pomostach nie łowię, ale dzisiaj łowienie brzegowe, brzegowo-pomostowe. No i tak jak widzicie, kopyto i za zielonym. Tutaj część taka zarośnięta jeziora, zaraz zobaczę, czy nie przesadziłem z tą przynętą. Woda czyściutka, kryształ, bo płytko tutaj bardzo i jeszcze sporo ziela, ale że ziele to dobrze. Dzisiaj wiatr niesamowity, miałem pojechać sobie na metodę zobaczyć, no ale nic z tego, gdzie w taki wiatr, dlatego popróbuję sobie za zielonym. Zawsze te szczupaki tak po macoszemu traktowałem. A co to takiego? To dzisiaj słuchajcie, plecak i jedno pudełko przynęt. Nie takie małe, ale jedno. Spróbuję, od kolegi dostałem takie gumy Seika, nie wiem co to za gumy są, ale pracują przepięknie. Właśnie uzbrojone na płytką wodę w kotwiczki. To jest właśnie to. No ale słuchajcie, jeszcze co muszę zrobić koniecznie? Bo ja nie mogę na takie rzeczy patrzeć. A patrzcie, siatka leży. A tutaj są kosze. No ale nic się nie poradzi. Worka akurat nie ma. No tu ta zatoczka już mi się bardziej podoba. Tu jest troszkę głębiej. I tu już jakieś zębaty może stać. Wieje silny wiatr. To założę coś cięższego, metalowego. Tutaj nie jest tak bardzo głęboko i na dnie jest dywan z roślinności. Obrotówka, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. O, o wiele lepiej się rzuca. Pierwsza ryba jest. Co to takiego? Zębaty nieduże.
Na obrotówkę, ale maluszek. No, uspokój się. Pierwsza rybka jest, nieduży zębaty. O, obrotka. Odpłynął. Ale to nie jest jedyny, bo miałem tu wcześniej pobicie. A ten wziął w kolejnym rzucie. I zdecydowanie bliżej. Gdzieś się tu mogły ustawić. Być może to nie jest jeden, zaraz zobaczymy. A, bo tu drobniczka jest. Jak jest drobnica, to i drapieżnik za nią musi być. No, puknięcie, siedzi. Coś niedużego, ale jest chyba okoń. Za tą drobniczką były. Tak myślałem, że to okonie. O, przyzwoity okoń. Bardzo fajny okoń. Elegancki. No, to już coś się zadziało. Jeden szczupaczek, jeden okonek i one gdzieś tutaj są, bo tutaj widziałem drobnica trochę oczkowała. To one za tą drobnicą. Dobrze mi się wydawało, że wcześniej coś mi puknęło, stuknęło przed tym szczupaczkiem. A to był okoń. Siedzi kolejna ryba. I to na całkiem blisko wzięła. Kolejny okoń, całkiem przyzwoity. No to nie jest mała błystka. Piękny okoń. No słuchajcie, tego się nie spodziewałem. Przepiękny okoń. Bo to nie jest mała błystka, no to i nie małe ryby. A tutaj drobniczkę gdzieś namierzyłem. No i są. No i już mi się to bardzo podoba. Pierwszy taki wypad spinningowy, jesienny, brzegowy. I już się jakieś ryby pokazały. Szczupaczek, dwa okonki. Coś pięknego. Kija mocnego wziąłem, bo takiego na szczupaka wziąłem kija. Do 45 gramów, bo wziąłem duże gumy. Mówię, zobaczę na te duże gumy. I na chwilę tą obrotówkę założyłem i patrzcie. Zobaczymy, czy jest ich więcej. No tutaj ta drobniczka, naprawdę drobna rybka. Tutaj krąży, teraz się tam kawałek odsunęła. Gdzieś ten okoń za nią. To jest jedna, jedyna, najmniejsza moja przynęta w arsenale i miałem jej jeszcze nie brać, bo do tej obrotówki założyłem mniejszą kotwiczkę właśnie pod okonia. A mówię, a jedną okoniówkę wezmę. No i się przydaje. Ale zaraz jeszcze popróbuję na grubiej za zielonym. Chwilę tutaj obrzucam dokładnie. Zobaczę, czy więcej tego okonia tu przypadkiem jest. O, jest drobniczka. Pokazała się, oczkuje. Okoń na pewno za nim. Jak jest statko drobnicy zgrupowane, to bardziej niż pewne, że za nią okoń jest. No, spójrzcie, tutaj obrotówka, spora paletka i mała kotwiczka z czerwonym chwostem. On się typowo pod okonia sobie ją zrobiłem. Ale skoro okoń tutaj grasuje, tą obrotówkę na chwilę zdejmę, bo cisza, założę woblerkę. Jedno pudełko przynęt, ale spakowałem dużą różnorodność, żeby było w czym wybierać. Mój uniwersalny Twitch. Zobaczę na Twitcha, skoro okoń tutaj grasuje. I nad zielskiem. No to Twitch powinien być akurat. Chyba, że to były pojedyncze okonki. Gdzieś tam z zielska mi wyszły do tej obrotówki. I będzie trzeba z powrotem wtedy wrócić do obrotki. Bo jakichś ataków okonia nie widać. Widać tylko tą drobnicę. Ale branie było petarda. Powtórzył. O, i to będzie fajna ryba. To będzie fajna ryba.
powtórzył. Chyba, że nieduży szczupak, ale sam już nie wiem, co to może być. Jednak za tą drobnicą chodzi coś. Co to takiego? Okoń piękny. Piękny garbus. Ale garbus. Ale garbus. No słuchajcie, to jest garbus. Jednak Twitch, przepiękny garbus. Ale łyknął. Pięknie zapięty i poprawił. Na obrotówkę nie chciał. Ależ garbacz. Coś niesamowitego. Pierwszy spinningowy jesienny wypad i taki garbus. No i na mojego ulubionego Twitcha. Czyli są tu przy tej drobnicy. Ciekawe, czy jeden, czy jest ich tutaj więcej. Ale na razie nie zmieniono nawet stanowiska. Wszystkie ryby z jednego miejsca. Przez chwilę myślałem, że to szczupak, bo tak walczył. Przez to mocny kij jest. A to jednak przepiękny garbus. Siedzi kolejna ryba, fajna. Fajna ryba kolejna. Kolejny piękny garbus. Czy to zielony? Sam już nie wiem. Garbus. No słuchajcie, ten odrobinę mniejszy, ale też piękna, przepiękna ryba. Coś niesamowitego. Jaki piękny. Na Twitcha. Niesamowite, ile ten Twitch z AliExpress już dał mi ryb. No i sprawdza się cały czas. Na obrotówkę nie chciały. Te małe na obrotówkę brały. A prowadzenie Twitcha też od lat mi się takie sprawdza. Jedno szarpnięcie, dwa szarpnięcia, pauza. Jedno szarpnięcie, pauza. Dwa szarpnięcia, pauza. Jedno szarpnięcie, pauza. Dwa pauza. Podwijam wtedy luz. Czasem te pauzy dłuższe, to jest wobber suspending, tak lekko tonący. I te pauzy, tak mi się wydaje, też właśnie działają na okonia. No, chyba się ta drobnica przestawiła gdzieś. Teraz nie widzę, bo jest zmarszczona woda. Najwyżej przejdę się kawałeczek dalej. Zobaczę, co się dalej dzieje. A tutaj jeszcze wrócę. Przeszedłem kawałeczek dalej. Tu jest inna, widzę, część jeziora. Też płytko od brzegu. Ale i tu drobnica jest, także i tu coś się może wydarzyć. No zobaczymy. No słuchajcie, tak przysiadłem sobie na ławeczce, na kładce, no i powiem wam coś pięknego. Zapomniałem, co to spinningowanie z brzegu. W
tym roku cały czas ten spławik albo grunt, tam jakieś wypady spinningowe były, ale niewiele ich było. Na zachętę piękne ryby dostałem, jestem bardzo zadowolony i możecie być pewni tego, że będzie częściej. Będzie częściej właśnie spinning brzegowy, no wiadomo, z pontonu jesienią też, ale spinningu brzegowego nie odpuszczę. Idę, jeszcze mam jedną taką zatoczkę płytką do obłowienia, taką typowo szczupakową. No już teraz ta końcówka mojego łowienia dzisiaj. Lecę jeszcze na tą płytką zatoczkę, obrzucę, no i zobaczymy, może jeszcze coś się akurat wydarzy, ale już jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. No jestem nad tą zatoczką, o której mówiłem, ale tutaj jest dywan zielska. Tu się niestety nie połowi. No słuchajcie, na dzisiaj to już chyba by było na tyle. No ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolony, no takiego otwarcia spinningowego, brzegowego, tylko sobie życzyć, sobie i oczywiście wam życzyć. Tak naprawdę ledwo zacząłem łowić, naszedłem miejsce, szczupak, okonie, to, no piękne te garbusy, one mnie najbardziej dzisiaj ucieszyły. Także z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem spełniony wędkarsko. No wiecie, być może macie jakieś ciekawsze wody, gdzie tych ryb się łowi więcej i większych. Ale u mnie takie garbusy, no to jest wydarzenie, dlatego bardzo się z tego cieszę. Sezon brzegowy, spinningowy, jesienny otwarty. Czego chcieć więcej? No ja już niestety muszę uciekać, ale bardzo cieszę się, że chociaż na chwilę się wyrwałem, bo ostatnio za dużo czasu na wędkowanie, no niestety nie było. Zresztą widzieliście po filmach, no nie było ich tak regularnie, bardzo często, ale mam nadzieję, że teraz już to się zmieni. A póki co słuchajcie, jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. O, jaki rodzynek wyrósł na drodze. No już niedługo to i na grzybki będzie trzeba się wybrać.